Jesteśmy w tej chwili w trakcie walnego zgromadzenia regionu łódzkiego. W tej chwili będziemy decydowali o delegatach, którzy mają się pojawić na walnym zebraniu krajowym. Nasze zebranie przebiega bardzo sprawnie, wydaje mi się. Jest dużo kandydatów do każdego z ciał, które wybieramy. W związku z czym sam proces liczenia trwa dość długo. Niemniej jednak nie ma sytuacji problematycznych, nie ma sporów, nie ma niepotrzebnych dyskusji. Wszystko idzie dobrze. Myślę, że to jest bardzo dobrze zorganizowane walne i bardzo się cieszę i gratuluję wszystkim, którzy organizowali to. To były najważniejsze wybory w moim życiu, choćby z tego powodu, że to były pierwsze wybory, w których byłem kandydatem do czegokolwiek. Jak to oceniam? To jest bardzo duże przeżycie, ponieważ wiąże się to z ogromną odpowiedzialnością. Wiąże się to z przyjęciem na siebie obowiązków, które bardzo dobrze trzeba najpierw przemyśleć, czy dam radę, tak? Czy ogarnę to wszystko. Gdybym nie ocenił tego w ten sposób, że jednak jestem w stanie zrobić coś dobrego dla kodu w Polsce, dla kodu w Łodzi, to pewno bym nie startował. Startowałem. Oceniam te wybory jako szczególnie ważne, bardzo poważne wyróżnienie dla mnie, duży bagaż zaufania, nie zawiodę. Przed nowym zarządem dużo pracy przede wszystkim, ale sądząc po osobach, które do tego zarządu się dostały, nie wątpię, że nam się to uda. Są to fantastyczni, energiczni, pełni zaangażowania ludzie, na których zawsze można liczyć, których zawsze można polegać. W każdej sytuacji sprawdzają się, nigdy nie zawiedli. Szkoda, że zarząd nie jest z gumy i nie wszyscy, którzy mogliby czy powinni się dostać do tego zarządu, się dostali, ale całe szczęście jest jeszcze instytucja pełnomocników i z pewnością tych, którzy o włos nie dostali się do zarządu, wykorzystamy do intensywnej pracy i powierzymy im te funkcje, które zarazem będą dla nich zobowiązaniem.